Sesja odbyła się we współdziałaniu kilku organizacji. Pozwolą Państwo, że zanim przejdziemy do spraw merytorycznych, oddamy wyrazy szacunku tym, którzy umożliwili zorganizowanie sesji. Zatem dziękuję za współpracę przy organizacji sesji panu dyrektorowi Łódzkiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zdzisławowi Sołtysiakowi. Witamy pana dyrektora. Dziękujemy za współpracę organizacyjną Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Witamy pana przewodniczącego związku Eugeniusza Podolaka. Pozdrowienia dla Państwa przekazuje także prezes spółki akcyjnej TREPL, pan Kazimierz Wierzbicki, który dzisiaj jest na antypodach naszego państwa. Wsparcia sponsorskiego naszej sesji udzieliła także cukiernia Chińska, pana Robert Chińska oraz restauracja pod Złotym Lwem. I tym Państwu także wyrażamy wdzięczność. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że po tej chwili przywitań złożę jeszcze krótkie wyrazy uszanowania dyrektorom szkół, którzy towarzyszą nam dzisiaj. Pani dyrektor Małgorzacie Zaręba, panu Piotrowi Czaj. Dziękuję za obecność panu dyrektorowi Mirosławowi Kuklikowi, panu dyrektorowi Januszowi Klimczukowi. Te instytucje zawsze cieszą się uznaniem i współdziałają z nami jako towarzystwo. Bardzo dziękuję za obecność prelegentów i w tym momencie bardzo proszę serdecznie o powitanie przewodniczącego pierwszej naszej części sesji pana profesora Daniela Dudę, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kapitana żeglugi wielkiej, profesora profesora z Akademii Marynarki Wojennej, honorowego obywatela miasta Pucka. I tych tytułów mogłabym wymieniać bardzo wiele. I zanim pan profesor przystąpi do pracy jako przewodniczący sesji, i oddaję mikrofon i głos panu profesorowi Danielowi Dudę, prosząc o poprowadzenie sesji. Pani profesor Daniel. Pan profesor Stefan Ciara. Pan profesor Maniuk. Chcielibyśmy przy okazji też wyróżnić pana profesora Grotę, który jest wybitnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, jest jej honorowym członkiem. Dziękuję serdecznie panie admirale, panie dyrektorze. Jeden rozpoczął zaprezentowanie swego materiału. Kulturowe związki Gdańska z ziemią lubelską XVI-XVII wieku. Bardzo proszę. Ja mogę powiedzieć tutaj na temat związków Pomorza, Gdańska z Lubelem. Jest to taki obszar właściwie w ogóle nieprzebadany, ale jednocześnie Gdańsk pojawia się wielokrotnie w różnych źródłach. Dlatego przedstawię Państwu te informacje, które wydają się istotne i zobaczycie Państwo, że te związki jednak są i to są związki, które istniały przez wiele stuleci. Pokazuję tą ziemię lubelską, województwo lubelskie w takim kształcie, jakie Państwo teraz widzicie, uważane też jest
przez niektórych, że prawie już jest na końcu świata. A tak naprawdę było to, proszę Państwa, cały środek Rzeczpospolitej. Tu chciałam Państwu pokazać, jak to wyglądało w okresie Rzeczypospolitej. To znaczy, tutaj mamy taką fioletową linię obecnego województwa lubelskiego. Natomiast proszę zobaczyć, więc była to województwo, to jest część złożona oczywiście województwa lubelskiego, które istniało od końca XV wieku, ale także ziemia chlebska należąca do województwa ruskiego, część województwa bełskiego, część województwa podlaskiego, więc jest to zlep historycznych różnych ziem polskich. Realizacja fundacji napotykała trudności ze strony Krzyżaków, którzy skutecznie interweniowali w Rzymie u przełożonych zakonu, by nie dopuścić do fundacji Władysława Jagiellonii. Po prawie 2 latach zabiegań zakon zdecydował się zezwolić na fundację. Wedle zaleceń fundatora wybudowano kościół, aby się w niej przechowywała wieczna pamięć króla i jego poprzedników oraz wszystkich, którzy zginęli w bitwie z Krzyżakami. Kościół, ten, który Państwo tutaj widzicie, już otynkowany, oczywiście był przebudowywany, bo ma świetność klasztoru, przypada przede wszystkim na koniec XVI-XVII wieku. Kościół został ukończony w 1426 roku i tu pozwolę sobie też jeszcze przytoczyć akt fundacyjny, oczywiście w wersji polskiej. Władysław II, król Polski, po zniesieniu klasztoru w swoim królewskim mieście Lublinie, w licencji krakowskiej, dla mnichów i mniszek błogosławionej Brygidy, pod jej wezwaniem w reguły świętego Zbawiciela i świętego Augustyna na przedmieściu tegoż Lublina na miejscu tablicy świętej Barbary i wystawieniu kościoła pod wezwaniem świętej Marii i świętej Brygidy w roku pańskim 1426 w dniu pełni księżyca na zależy po Wielkiej Nocy nadaje klasztorowi fundacji. I to jest ten pierwszy moment, kiedy pojawiają się Gdańszczanie. Oczywiście pamiętacie Państwo, że nie było to dobrze przyjęte przez mieszczan lubelski, zwłaszcza, że kościół był budowany przez wieńców krzyżackich. Nie było dworu, który byłby umieszczony gdzieś w okolicach rzek, i to nie tylko Wisły, gdzie by nie było portu. Były wielkie porty, gdzie sumowały różnego rodzaju mniejsze, większe łodzie po to, żeby przewozić towary do, tutaj widzicie Państwo Kazimierz Dolny, albo nazywany też Kazimierzem nad Wisłą, gdzie przewożono przede wszystkim zboże, ale nie tylko, i groch, nawet sery były przewożone do Gdańska, produkowane przez okoliczne dwory i folwarki. Takich ciekawostek może jest taka informacja, że już w 1584 roku w pałacu w Lewarnowie, dzisiejszy Lubelu, który Państwu tu pokazuję, tam troszeczkę za tym basenem wodnym jest wieprz. Tutaj właśnie opracowała komisja senatorska, która badała konflikt między Elblągiem, który zawarł układ handlowy z Anglią, i chodziło tutaj o monopol handlowy Gdańska. To jest kolegiata zamojska, wybudowana jako oczywiście kościół farny dla miasta, ale też jako pomnik rodu i mauzoleum rodowe. Serdecznie dziękuję Pani Profesor. Szanowni Państwo, Pani Profesor przed chwilą mówiła o technicznych związkach Lubelszczyzny z Gdańskiem. Ja, które widać w architekturze, w różnych wyrobach, wspomniała o wyrobach słowniczych, medalskich. Ja bym chciała powiedzieć o wyrobach rzadziej spotykanych, mniej znanych, aczkolwiek pewnie tutaj na tym terenie najbardziej rozpowszechnione. Wyroby najogólniej mówiąc z złoconej i malowanej skóry, które znane są kurdybanami.
od Kordoby, stąd Kordynaty, ponieważ właśnie Kordoba we wczesnym średniowieczu słynęła jako ten najwybitniejszy ośrodek wyroku dekoracyjnych właśnie, obić ściennych przede wszystkim. W języku niemieckim ten typ wyroków nosi nazwę obić, właśnie obić ściennych. Natomiast w językach takich jak język francuski nosi nazwę cuir doré, czyli złocone skóry, po angielsku Spanish leather, czyli właśnie te hiszpańskie skóry. Natomiast w języku polskim te wyroby były bardzo różnie określane. Najczęściej opracowane w źródłach znajdujemy je pod nazwą albo złoconych skór, albo skór gdańskich. I stąd przez całe stulecia, można powiedzieć, jeszcze właściwie w opracowaniach jakichś pierwszych historyków sztuki z początku XX wieku, czy nawet z połowy wieku XX, istniała opinia, że te właśnie wyroby wykonywano w Gdańsku. Natomiast według później badań, które przeprowadziłam, okazało się, że były to wyroby, które kupowano w Gdańsku i stąd właśnie nazywano je często, stąd ta pomyłka właśnie skóry nazywano gdańskimi, ale ze względu po prostu na port, do którego docierały i później też podobnie jak te kurze, które docierały do całej Rzeczpospolitej, tak samo jak meble, prawda, gdańskie, ale wykonywane w Gdańsku, potem rozprzestrzeniały się po całym niemal terenie Rzeczpospolitej, nawet w Kijowie, w różnych rezydencjach kresowych znaleźć można było meble gdańskie. Także tutaj w tym przypadku taka sytuacja też miała miejsce. Wspomniałam o Kordobie, która zasłynęła w Europie jako ten ośrodek początku tu wykonywania tych skór. Natomiast sama idea, sam sposób wykonywania, to przed chwilą widzieliśmy na mapie Libię, która takie ma różne, prawda, historyczne trudności. Natomiast początek w ogóle wyrobu złoconych, wytłaczonych, malowanych skór były w Libii, w mieście oddalonym od morza o 500 km Gadames. I stąd właśnie z maurami w trakcie najazdu na Półwysep Iberyjski ta umiejętność pojawiła się prawdopodobnie około X, może XI wieku i rozwinęła się w Kordobie w wieku XIV-XV. Zatem te kurdywany najpierw były wykonywane w Hiszpanii, w Europie, a później umiejętność rozprzestrzeniła się zwłaszcza we Włoszech, w Wenecji. W wieku XVIII działało aż 70 warsztatów, które wykonywały te złożone skóry w Wenecji. A w Irlandii szczególnie ośrodkiem, który stał się takim najbardziej aktywnym, był Mechelen w części flandryjskiej dzisiejszej Belgii, z belgijskojęzyczna, część jest frankofońska, część jest właśnie ta, która posługuje się językiem holenderskim. Mechelen albo Malin, urocze maleńkie miasteczko, które w wieku XVI 1/4 ludności zajmowała się wyrobem tych właśnie złoconych kurdywanów. I z Mechelen, uważamy, według badań, okazało się, że większość tych, które tutaj mamy na terenie Polski, to pochodzą właśnie z tego prawdopodobnie Mechelen. To był największy ośrodek. To był ośrodek, który zdominował wszystkie inne właściwie tutaj na północy Europy. I drogą morską przez Gdańsk te wyroby docierały do nas. U nas tej wytwórczości najprawdopodobniej nie było. Jeżeli istniało, to bardzo krótko, ale sądzić należy, że raczej jednak żadnych nie mamy dowodów do tej pory. Tutaj oczywiście były badania takie przeprowadzone wcześniej przed moimi, które taką hipotezę zaproponowały, natomiast my nie mamy dowodów. W związku z tym nie możemy mówić, że taka wytwórczość istniała. Po prostu rzeczywiście można powiedzieć ze śmiało, że takie warsztaty wymagały dosyć dużego zaplecza, tradycji, która by pozwoliła na rozpowszechnienie takiej wytwórczości. A ona, tutaj Gdańsk miasto było przecież zamożne, ale mimo wszystko łatwiej chyba było po prostu sprowadzać.